Dzień dobry, witajcie. Dawno się tak nie denerwowałem przed swoją prezentacją. W ogóle zmienimy trochę kontynent, zmienimy poziom i system walutowy. Z rzeczy takich górnolotnych i ważnych chciałem was sprowadzić trochę na ziemię i opowiedzieć trochę o narzędziach i sposobach, którymi ja ogarniam rzeczywistość. Niestety coraz mniej zaczynam ogarniać tą rzeczywistość i z jednej strony podam wam swoje sposoby i rozwiązania na to, jak zapanować dzisiaj nad morzem newsów, nad morzem informacji, które docierają do nas z każdej strony, a z drugiej strony podzielić się właśnie trochę takimi, ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ja nie wiem, czy to jest dobry sposób. Testuję sobie te sposoby od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że sprawdzają, ale zalew tych komunikatów, tych informacji, to jest coś, o czym mówił Grzegorz Miecugow w panelu, że pojawiają się coraz więcej nowych odbiorców, mniej znanych, mniej rozumiemy. Ja też przestaję powoli ogarniać. I kilka założeń, które sobie tutaj ustawiłem w tej prezentacji. Będzie parę trudnych słów. Wydaje mi się, że je znacie albo przynajmniej stosujecie. Nie mam do tej pory dobrego polskiego słowa, tłumaczenia dla słowa curation. Przechowywanie. Albo dobrego tłumaczenia w tym rozumieniu, o czym mówię, na workflow. Nie wiem, przepływ, styl pracy. Przepraszam, że stosuję tam po cudzemu słowa, ale tym będziemy się tutaj dzisiaj zajmować i o tym będę chciał wam opowiedzieć. Curation i workflow, ponieważ wszyscy jesteśmy trochę redaktorami naczelnymi swoich blogów, wszyscy jesteśmy cenzorami swoich treści, szczególnie blogi tematyczne muszą monitorować albo ogarniać to, co się dzieje, to co się pisze i to, co się mówi w ich branży. Obojętnie, czy to jest blog, nie wiem, kulinarny, technologiczny, w moim przypadku blog o marketingu, śledzę te informacje. Media, które sobie ogarniam, albo mój feed na fejsie już mi nie wystarcza. Zwłaszcza, że też jest w tym pewna pułapka, o której powiem. I podzieliłem tę prezentację na trzy takie główne bloki. Znajdź, przechowaj i publikuj. I pokażę wam mój sposób. Chociaż narzędzia, które będę pokazywał, pokażę ich całą jakby gamę, to znaczy część gamy. Nie wszystkich z nich stosuję, ponieważ stosując wszystkie można zwariować, ale mam nadzieję, że coś sobie z nich wybierzecie, albo być może podpowiecie mi i ludziom, którzy nas oglądają na streamie, jakieś lepsze sposoby. Pierwszym wyzwaniem jest znalezienie informacji, dotarcie. Nie wiem, ilu z was ogląda telewizję, ma telewizor, z jakich mediów korzystacie. Każdy korzysta z innych. Do każdego dociera zupełnie inna informacja. Narzędziem, które pomaga mi ogarnąć te informacje, jest na przykład Feedly. Feedly jest prostym narzędziem dostępnym przez www, aplikacje mobilne, na tablety, które gromadzi mi moje ulubione blogi, ulubione źródła w jednej paczce. Mam podzielone ten Feedly na różne kategorie. Właśnie nie wiem, być może będą tu żenujące print screen z mojej paczki. Media, fan, publiczna prasówka, reklamy świata, antyweby i spidery, blogi, dobrze, wykresy social media. To jest mój dziennik. Od tego zaczynam pracę. I tutaj mam dodanych ileś tam set źródeł. I na tej podstawie tworzy mi się taka personalizowana gazeta. Ona na tablecie albo na telefonie wygląda jak taki kolorowy magazyn. Układa mi te wszystkie moje źródła w ciekawe treści i mogę je sobie przeglądać. W dowolnej chwili, nawet jak mam chwilę na to, żeby zapoznać się z mediami, mogę je sobie ogarnąć. To jest jakby pierwsze narzędzie, które stosuję. Tak wygląda na tablecie. Bardzo wygodne. To jest moja codzienna prasówka, a właściwie cogodzinna. Ona się zmienia co chwilę. Innym narzędziem, które stosuję, jest Flipboard. Flipboard z kolei jest troszeczkę bardziej inteligentnym takim zbieraczem newsów, które sam sobie zaprogramuję. Również jest dostępny przez stronę internetową, na tablety, na telefony. Tak wygląda on jako serwis www, a tak wygląda na tabletach. Ma on te funkcje, że na przykład mój stream z Twittera
wszystkie osoby, które ja obserwuję, zamienia ich tweety, linki, do których te osoby linkują, na artykuły. Stream z Facebooka, stream z różnych kategorii, które sobie dodaje. Ekonomia, social media, marketing, ale równie dobrze może być to wspaniały magazyn o modzie albo modelowaniu paznokci. Wszystko zależy, jak go zaprogramujemy. On za każdym razem będzie się zmieniał i dla każdego konsumenta będzie inny. Z naszego punktu widzenia, jako redaktorów, ogarniaczy treści, ogarniaczy chaosu, bardzo istotne narzędzie. I co jest jeszcze ciekawe, ono się uczy. Ono się uczy naszych zachowań, stara się wynajdywać podobne treści, które być może nam się spodobają z tej samej kategorii, i te algorytmy polecania i sprawdzania są coraz ciekawsze i coraz doskonalsze. Bardzo dobrze się to sprawdza i tu też cały czas pokazuję zrzuty z mojego narzędzia, rzeczy, które sobie obserwuję. YouTube Trends, Facebook, Islandia i tak dalej. Ogarniam to sobie. To znaczy, to jest kolejne narzędzie, które mi dostarcza setki newsów dziennie. O tym problemie ogarniania jeszcze do niego sobie wrócimy. Cajt jeszcze do niedawna funkcjonował jako samodzielna aplikacja, ale został przejęty przez Flipboard. I Cajt miał tę fajną właściwość właśnie, że jeszcze bardziej inteligentnie się uczył. Każdy artykuł, który ja otworzyłem w tej aplikacji, on się mnie pytał, okej, czy podobał ci się ten artykuł i czy chciałbyś więcej artykułów z tej tematyki? No tak, ten Cajt przekształcał się w coraz bardziej spersonalizowaną, w coraz bardziej tematyczną gazetę dla mnie. I również wszystkie te aplikacje dostępne są przez stronę internetową i przez aplikacje, i przez telefony, smartfony. Puls to z kolei taka odpowiedź na Flipboard i Feedly od LinkedIna. I Puls jest również narzędziem, które ja stosuję mniej, chociaż można go bardziej sprofilować pod wasze zainteresowania, pod konkretne zainteresowania, ponieważ on wyciąga te informacje, które publikują wasi znajomi. On się teraz na jakiś moment zatrzyma, ale podejrzewam, że za chwilę nastąpi jakaś rewolucja i atak, ponieważ LinkedIn się trochę zmienia, przejmuje tam kolejne serwisy, mocno tam się pojawia sporo ciekawych treści, zwłaszcza ci, którzy prowadzą blogi profesjonalne, może co za ogólnienie, okej. Blogi mocno skategoryzowane, to myślę, że w Pulsie się też odnajdą. Puls ma jedną tą wadę, że nie lubi wypuszczać tych swoich newsów na zewnątrz. Nie można, trudno ich je republikować dalej, raczej w obrębie LinkedIna. Mam nadzieję, że to się zmieni lub nie. Jak się nie zmieni, to chyba Puls zniknie. I tak to wygląda na telefonach. Jeżeli znacie jakieś lepsze narzędzia do ogarnięcia albo korzystacie, dajcie mi znać na Twitterze, dajcie znać na streamie BFG Gdańsk. Chętnie się z nimi zapoznam i przetestuję. Tak naprawdę ja korzystam z dwóch, z Feedly i z Flipboarda. I to mi wystarcza, to mi dostarcza nową dawkę newsów, które potrzebuję. Minusem takiego rozwiązania jest, że w pewnym momencie wpada, ponieważ te serwisy dostarczają nam dane, które lubimy, które nam się podobają i które są mocno w naszej tematyce, to mam wrażenie, że ten strumień coraz bardziej się zawęża. I jestem mocno osadzony w tematyce social media marketingowej. I żeby wyskoczyć sobie albo żeby poznać, przeczytać jakiś artykuł zupełnie z innej branży, muszę wykonać ten ruch, wyskoczyć gdzieś dalej, skorzystać z jakiegoś innego serwisu albo musi mi wpaść do głowy jakiś temat, który sam muszę odszukać. Z jednej strony mówię, zbawienie i wspaniałe ogarnięcie tych wszystkich newsów, a z drugiej strony taka trochę pułapka. Zresztą podobnie jak newsfeed Facebooka też w pewnym momencie się zagnieżdża i nagle jedni myślą, że wszyscy są przeciwko uchodźcom, a inni myślą, że wszyscy są za uchodźcami. Te poglądy zmieniają się na podstawie tego, jaką masę newsów dostajemy, z jakiej tematyki. I to jest wyzwanie. Ja to nie mam dobrego sposobu. Szukam czasem w zewnętrznych serwisach, staram się zmieniać miejsca zainteresowania, wchodzić na serwisy. Quora czasem ratuje sytuację, czyli serwis, w którym możemy zadawać pytania. On nie jest specjalnie aktywny, niespecjalnie jakoś się rozwija, przynajmniej jeśli chodzi o moje oczekiwania, aczkolwiek można tam sobie czasem wyskoczyć z tego takiego myślenia jednotematycznego. Okej, znaleźliśmy te newsy, przeczytaliśmy, albo tam zainteresował nas tytuł. Super, co dalej? Nie wiem, czy cierpicie na FOMO. Ja tak, strach przed
utraconą informacją, że w czasie mojego gadania pojawi się coś ciekawego, trzeba sprawdzić i gdzieś to dalej zapisać albo przeczytać. I trochę taką tabletką na to takim lekarstwem jest aplikacja Pocket. To jest narzędzie, w którym ja zapisuję sobie ciekawe newsy, które w czasie jazdy autobusem, kolejce, gdzieś tam trafiam jakiś news, wysyłam każdy news do Pocketa. Pocket zbiera wszystkie informacje. Mogę wysłać mailem do Pocketa. Każda z tych aplikacji, które wcześniej wymieniłem, ma przycisk dodaj do Pocketa. Nie znalazłem jeszcze takiej magicznej funkcji, która by mi zrobiła to, co zapisuję na Facebooku. Jest na Facebooku funkcja zapisz, zapisz chyba tak się ona po prostu nazywa, żeby lądowała na Pocketa. Jak ktoś ma rozwiązanie, to będę wdzięczny. W każdym razie Pocket ratuje mi sytuację. Tam wrzucam rzeczy, które mogą mnie zainteresować i ewentualnie które sobie przejrzę i przeczytam wieczorem. I użytkownicy Pocketa dzielą się właściwie na dwie grupy. Ci, którzy korzystają z Pocketa i czytają te newsy, i ci, którzy korzystają, wrzucają do Pocketa i nigdy do nich nie zaglądają. Ale na FOMO działa. Znaczy, okej, nie umknęło mi nic, wrzuciłem do Pocketa. Trochę tak jak położyć książki pod poduszkę, myśląc, że wiedza sama wejdzie. Ale okej, Pocket jest fajnym bardzo narzędziem. I też te wszystkie newsy, które sobie tutaj zbierzemy, to są rzeczy, które czekają na mnie dzisiaj wieczorem do przeczytania. Też są układane w bardzo przyjazną formę takiego magazynu poselekcjonowanego po karteczce. I też Pocket się rozwija w bardzo ciekawą stronę. On na podstawie tego, co my dodajemy do Pocketa, nam rekomenduje podobne artykuły z podobnej tematyki. Czyli z jednej strony też, wow, nowość, coś nowego, ale z drugiej strony cały czas się zaciśniamy w tej jednej branży. Aczkolwiek bardzo kibicuję Pocketowi. Pocket ma jeszcze jedną bardzo fajną właściwość. Aha, to są nowości. Z tej masy newsów, które tam dodamy, wrzucimy do tego Pocketa, Pocket jest w stanie wybrać najlepsze, najbardziej czytane, krótkie teksty, długie, filmy wideo i tak dalej. Bardzo fajnie to kategoryzuje. To jestem ja w podróży po mieście. Kurde, nie wiedziałem, że on jest w ciąży, przepraszam. I Pocket ma bardzo fajną właściwość, bo te newsy można sobie odsłuchiwać. Nie działa to jeszcze super idealnie. Ten język polski jest w miarę okej. Co prawda Facebook, pani, która czyta te czyta jako facebook, ale po polsku inne wyrazy całkiem dobrze ogarnia. Więc jeżeli sobie mam faktycznie wycieczkę rowerową po mieście albo w samochodzie, mogę sobie odpalić te rzeczy, które dodałem do Pocketa i sobie je wszystkie odsłuchać. Wow, kolejne lekarstwo na FOMO, kolejne tam ładowanie newsami. Okej, przeczytane. Tak, i tak wygląda Pocket przez stronę internetową. No w ogóle wszystkie te narzędzia właściwie, które pokazują, to są dostępne na wszystkich platformach. W większości one są darmowe, plus z jakąś dodatkową płatną opcją. Instapaper jest właściwie tym samym, czym jest Pocket, właściwie troszeczkę bardziej tylko wyczyszczonym i ma bardziej lepiej opracowany algorytm czytania. Jest on jakiś tam łatwiejszy w przyswajaniu. Przynajmniej pod tym względem mi się jeszcze do niedawna Instapaper podobał. Był dla mnie lepszy od Pocketa. I to nie jest tak, że ja sobie wrzucałem te newsy do Pocketa i do Instapapera jednocześnie, czy za każdym razem. Zrobiłem sobie takie magiczne połączenie, że każdy news, który trafi do Pocketa, jednocześnie idzie do Instapapera i to jest taki, zaraz wam o tym opowiem. Kiedy już sobie przeczytam na Pockecie albo na Instapaperze jakiś tekst i on mnie szczególnie zainteresuje, bo wiele z nich to są, przeczytałem, tam przeszło, wyślij i zapomnij, jest ciekawy, może wykorzystam albo nie, to rzeczy, które chcę zachować na później, zachowuję w Evernote'cie. W Evernote'cie mogę je sobie skategoryzować i wrzucić je do kategorii, nie wiem, strategie, social media, Snapchat i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które wydaje mi się, że przydadzą mi się na później, do których wrócę na pewno, wrzucam sobie do Evernote'a i one są dostępne offline, też w aplikacjach, w telefonach. Kolejne narzędzie, które sobie w tym cyklu stosuję. Nie wiem, czy was nie przeraża, czy to brzmi skomplikowane, albo czy stosujecie podobne triki. Technicznie może wygląda to strasznie, ale tak naprawdę dzieje się to wszystko bardzo automatyczne. Więc omówiliśmy sobie Flipboarda, Feedly jako te pierwsze i Pulse jako pierwsze. Potem te newsy idą do Pocketa, do Instapapera, a jeżeli są ciekawsze i do zachowania na później, idą do Evernote'a. To działa. To całkiem jest fajnie, fajnie działa. Zacznie się teraz zabawa. Nie wiem, czy korzystacie z tego serwisu, IFTT.
albo jego konkurencją Zapier. Dobry, dobry tytuł. Mam mocny Zapier na fejsie. Zapier jest trochę trudniejszy, trochę bardziej skomplikowany i wymaga odrobiny wiedzy chyba programistycznej, ale IFTT jest super, jest dla debili informatycznych, dla mnie. Co robi IFTT? On robi, jeśli stanie się coś, to zrób coś. Jest połączony z wieloma moimi serwisami. W tej chwili oferuje chyba połączenie do około 230 różnych serwisów. I jeżeli wrzucę, on tworzy takie bardzo proste reguły. Bez znajomości języka żadnego programowania można sobie ustawić. Każde zdjęcie, które wrzucisz na Instagram, publikuj jako natywne zdjęcie na Twitter. Każde zdjęcie, które wrzucasz na Instagram, publikuj na Facebooku, na przykład na profilu, na fanpage'u. Albo na dwóch fanpage'ach, albo na trzech fanpage'ach, jeżeli wymaga tego sytuacja. Każde zdjęcie, które dodasz do Instagrama, archiwizuj od razu do Dropboxa. I tych reguł można stworzyć tam setki. Można sobie ustawić, codziennie rano wysyłaj mi tweeta o pogodzie w Warszawie albo w Gdańsku. Tych serwisów, które tam działają, jest mnóstwo. Jeśli ten ostatni w rogu YouTube'owy, jeśli zapisz wideo, każde wideo, które dodasz do playlisty, obejrzyj na później na YouTubie. Ono ląduje automatycznie do Pocketa, więc tam sobie też porządkujemy te newsy. I te zależności między tymi serwisami można tworzyć bardzo, bardzo skomplikowane. Niektóre są od razu gotowe, niektóre trzeba wykombinować. No, cały czas tutaj właśnie nie ma, liczę, że na IFTT będzie właśnie zapisz do Pocketa każdą wiadomość, którą dodam jako zapisz na później na Facebooku. Szkoda, mówię, szukam cały czas na to jakiegoś magicznego sposobu. Jeszcze raz proszę o pomoc. I w tym IFTT jest mnóstwo serwisów, można je dodać, można je połączyć. To też jest rzut ode mnie, widzę, Evernote się odłączył z jakiegoś powodu. Będę musiał to sprawdzić, jak skończę tą prezentację, ale wiele z nich jest podłączonych. Okej. Zapisaliśmy sobie tam na później, ogarnęliśmy, to się wszystko tam automatycznie, automagicznie przemieliło. Aha, bo mówiłem wcześniej, że wszystko idzie mi i do Pocketa, i do Instapapera, który lepiej trochę odtwarza dźwięk. Ponieważ mam automatyczną regułę ustawioną, wszystko, co dodasz do Pocketa, przesyłaj od razu do Instapapera. I tam jest to połączone. I wciąż nie zwariowałem jeszcze, chociaż już się trochę gubię. Dobra, zarchiwizowaliśmy sobie, mamy to już wszystko osadzone, okej. Przeczytaliśmy wszystkie newsy, albo myślimy, że przeczytaliśmy, zostawiliśmy na później. Jako blogerzy musimy coś zrobić z tymi potem, z tą masą informacji, albo publikować post i to sobie jakoś tam ogarnąć. Jest kilka narzędzi, które pozwalają nam trochę ułatwić publikację albo śledzenie trendów. Nie wiem, w jaki sposób śledzicie hashtag Blogforum Gdańsk, czy bezpośrednio z aplikacji Twittera, czy z jakichś innych wspomagaczy. Dosyć ciekawe, jeśli chcę aktywnie uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, jest Hootsuite. Narzędzie darmowo płatne. Znaczy ono oferuje bardzo fajne opcje w samym tym darmowym pakiecie. I ja to sobie obserwuję w ten sposób Blogforum Gdańsk. Wyświetla mi każdy tweet, który jest opatrzony hashtagiem Blogforum Gdańsk, każdy tweet opatrzony hashtagiem I Love Gdańsk, wszystkie wzmianki, które atakują do mnie i wszystkie zdjęcia opatrzone hashtagiem Blogforum Gdańsk, które są na Instagramie. Oni zapowiedzieli, że Instagrama odłączą niedługo w wersji bezpłatnej. Trzeba będzie szukać jakiejś innej alternatywy. I większość wydarzeń, które chcę uczestniczyć i komentować jako bloger, albo wiedzieć, co się dzieje, albo wiedzieć, kto uczestniczy, ogarniam sobie tymi narzędziami i z tego poziomu, z tej platformy mogę jednocześnie od razu publikować na Facebooku, na Twitterze, być aktywnym uczestnikiem danego wydarzenia, czyli taką konsolę zarządzania światem. Alternatywą dla Hootsuite'a jest TweetDeck, narzędzie od Twittera, które robi bardzo podobną rzecz. To też jest rzut z dzisiaj rano. Też ustawione mam na monitorowanie Blogforum Gdańsk, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby nic mi nie ominęło, FOMO, nie? Innym narzędziem, które jest na tym samym poziomie co Hootsuite, jest Sprout Social. Ono jest bardziej dedykowane większym podmiotom, agencjom, które ogarniają wiele kont, wiele społecznościowych rzeczy. Muszą to dokładniej monitorować, analizować statystyki. Też się przydaje. Ono jest trochę droższe. Hootsuite polecam na początku albo TweetDecka. No jeżeli sobie coś ustawimy, już jakieś teksty, albo mamy na swoim blogu teksty, które są, uważamy, ponadczasowe, warto je przypomnieć.
Buffer jest programem, jest serwisem, który umożliwia nam zaplanowanie czasowe publikacji albo republikacji postów na Twitterze, na Facebooku, na LinkedInie, na Google Plus i na Pinterestie. Na Facebooku ogarnia również fanpage'e i grupy. I można sobie tutaj zaplanować posty na najbliższy tydzień, na najbliższy rok, na najbliższy miesiąc. Można to bardzo fajnie ogarnąć. Przepraszam, czy słyszałem jakieś pytanie? Nie, okej. I tak, bardzo polecam. Bardzo często Paweł Tkaczyk korzysta z tego, z Buffera. Wiele postów, które lądują na Facebooku, rok temu na blogu albo ileś tam miesięcy na blogu, to właśnie wyskakują z tego serwisu. I na końcu, co zrobić, żeby było ładniej? Tych aplikacji do upiększania tekstów jest bardzo dużo. Nie będę się skupiał na graficznych narzędziach, bo to właściwie temat na całkiem osobną prezentację. Podejrzewam, że znacie, a jeżeli nie znacie, polecam przynajmniej zapoznać się z Canvą, która pomoże wam ogarnąć bez Photoshopa ładnie zdjęcia, przefiltrować i zrobić, żeby wyglądało prawie pro. PicMonkey też to jest takim uproszczonym Photoshopem, który bardzo ładnie ogarnia zdjęcia. I tych aplikacji jest bodajże chyba z 15 wartych uwagi. Te dwie przynajmniej polecam spróbować. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, który jest bardzo rzadko stosowany na blogach, co mnie dziwi, być może będziecie chcieli spróbować, jest ThinkLink. Boże, tak chyba to się, nie, na pewno się tak nie wymawia, ale w każdym razie to jest ten serwis. Co on potrafi? On potrafi każde zdjęcie, które osadzicie na swoim blogu, możecie zaprogramować w nim takie strefy, takie punkty, które po najechaniu myszką będą odnosiły do jakiegoś tweetu, do jakiejś strony www, do filmu. To jest ciekawe rozwiązanie przy na przykład zdjęciach z modą, zdjęciach z, nie wiem, stylizacji samochodów, części, gdzie można bezpośrednio z samego zdjęcia odesłać czytelnika gdzieś tam na zewnątrz. On może sobie pojechać po właśnie, mówię, szkoda, że na blogach modowych tak rzadko jest stosowane to rozwiązanie. On jest darmowe i w ogóle, to znaczy w pakiecie darmowym oferuje bardzo duże możliwości. Serdecznie polecam sprawdzić. Dajcie znać, jak się sprawuje. Kiedyś na blogu, strasznie żałuję, że nie mam bloga modowego, bo bym korzystał na potęgę. Może to się zmieni kiedyś niedługo. I ostatnim narzędziem, o którym chcę powiedzieć, to jest narzędzie do robienia magii z wideo. To jest aplikacja, która nazywa się Replay i ona jest niestety dostępna tylko na iPhone'owo-iPadowe zabawki. Specjalnie dobrej alternatywy na Androida nie znalazłem, mimo że jest tam kilka rozwiązań, ale nie znalazłem, ale Replay robi magię. Replay pozwala wam połączyć ujęcia, które nagrywacie telefonem, kamerą, jakkolwiek, bardzo przypadkowo. Wrzucacie je do tego, do swojego projektu, dodajecie muzykę, dodajecie tempo zmiany montażu i on robi z tego automagiczny klip, który w ciągu, nie wiem, 15-20 minut możecie szybko zmontować z danego wydarzenia. Magia. Działa to bardzo, bardzo fajnie. To jest moja relacja z narady Blog Forum, Blog Roku, którą zmontowałem w 20-30 minut po wyjściu z tego pomieszczenia, z takich różnych, bardzo przypadkowych, nie działa mi ten film, nie odpalił się, ale jest fajny, mogę wam powiedzieć, że jest fajny. Nie, jest to magiczna rzecz. Chyba w ogóle mi się chyba popsuł ten pilot na przed ostatnim slajdzie. Jeżeli panowie techniczni możecie popchnąć tamtą prezentację, to będę wdzięczny jakimś tam spacjem albo strzałką do przodu. A jeżeli się wywaliła, nie ma filmu, co? Nic się nie da zrobić. No nie, no, okej, okay, spoko. To był mój przedostatni slajd. Na ostatnim slajdzie był szwedzki kucharz, który zapraszał was chyba wszystkich na obiad, więc bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dzięki.